Wchodzimy w całkowicie w system. Całkowicie. To, co ja lubiłem, a Darek się bał, dlatego nie umiał tego. Można podpisywać? Moment, zaraz kierownik przyjdzie z decyzją. Dyspozycję dostanę. Tu moje nazwisko jako delegata jest wykreślone. Chciałbym uzyskać wyjaśnienie dlaczego. Ponieważ delegatem jestem i tu mam zaproszenie na zjazd. Proszę bardzo, ja taką listę dostałem od kierownika biura. Proszę bardzo. Kto wykreślił mnie i na jakiej podstawie? Proszę pytać kierownika biura. Właśnie. Bardzo proszę. Który masz numerek? Szukamy. I druga lista, 7 jest. To jest alfabetycznie? Tak. Kamiński. 45. I na drugiej liście proszę od razu. Przykro mi, ale dostałem polecenie, żeby pan... Od kogo? Tutaj to przełożonego. A mi jest przykro, ja wykonuję swoje obowiązki. No, jestem dziennikarzem. A nie, ja pan nie wyjdę. Proszę dzwonić po policję, a ja nie wyjdę. Mogę tylko panu okazać. Nie, proszę pana, to jest nie, to jest zebranie otwarte. Poza tym, proszę pana, ja mam zaproszenie na to od prezydium zjazdu, nie od jakiegoś tam szarego. Nie, nie, proszę pana. Ja mam, proszę pana, zaproszenie. Ja jestem delegatem. Ten pan samowolnie skreślił mnie z listy delegatów. Proszę. To jest moje zaproszenie na... Dodatkowo jestem dziennikarzem, wykonuję obowiązki zgodnie z ustawą prawo prasowe. Jeśli się to komuś nie podoba, to jego sprawa, ale on nie jest ani władny, to jest tylko kierownik biura. On może, proszę pana, szywacze kurde nosić, a nie ten. Rozumie pan? To proszę dzwonić po policję, bo ja stąd nie wyjdę. To jest moja legitymacja. Nie rozumiem. Do widzenia panu. Nie, no spokojnie. Do widzenia. Kazał pan strażnikowi usunąć mnie z sali. Dostałem takie polecenie z... Od kogo? Od kogo się pyta? Nie jest kolega osobą upoważnioną, żeby tu być, bo nie jest kolega delegatem. Nie, ja jestem delegatem. Nie jestem. Nie będziemy mnie będą dyskutować. Na, głupocie... Nie jest kolega delegatem, proszę stąd odejść. Jestem delegatem. Nie. Stracił kolega uprawnienia? Nie straciłem uprawnień. Stracił kolega uprawnienia. Tak? Tak. W wyniku czego? Odpowiem na to pismo, na które kolega złożył. Tak? Mam już odpowiedź napisaną. Nie, proszę, się spotkamy. Spotkamy się w sądzie, proszę stąd wyjść. Taki ktoś jak pan. Proszę stąd wyjść. Nie mnie usuwał. Proszę opuścić tę salę. Proszę mnie proszę nie dysponować, co ja mam robić. To jest zjazd delegatów, a kolega nie a jest ja delegatem. Ja jestem delegatem. Nie. Znaczy kolega uprawnił. Ale my rozmawialiśmy pana przerwą. Tak, do widzenia. No. Do widzenia, jeszcze się nie raz spotkamy. Pewnie tak. Zapytam się jeszcze tak, czy wszyscy z delegatów podpisali list do obecności? Dowiedziałem także, proszę. Raz. Ja nie podpisałem, dlatego, że moje nazwisko na liście delegatów zostało skreślone. Dwa dni wcześniej otrzymałem pismo, że nie mogę nie stowarzyszą. Ponieważ uzyskałem członkostwo w kole
A jak się pan nazywa jeszcze? Stanisław Paweł. Że na 50 głosujących jedynie 4 nie głosują. Że tak. Bo nie stopa. I nikt nie miał. Wygasa z chwilą wybrania nowych delegatów. Jeżeli tak bardzo się śmiejecie, to uważajcie, żeby was jutro złamanie statutu nie spotkało. Czy ktoś z kolegów jeszcze, którzy są z kół nie macierzystych Okręgu Lubelskiego, bo tu się koledzy zgłaszają, bo chodzi nam o określenie osób uprawnionych do głosowania na dzisiejszym zjeździe. To po mnie, bo już sprawy. Idzie dobrowolnie, to się śmiecha. Damy radę. Pewnie. Poprosimy od pana dowód osobisty. Już? Proszę pana. Przykro mi, ale... Niech panu będzie przykro. To nie tylko panu przykro. Wina tego pana nie ma. Ja nie wiem, czy ja... Ja nie jestem od ustalania winy. Tu przyszli panowie i ustalą winę. No my też nie ustalamy winy. To sąd. Sąd i prokuratura. Rozumiem. Osoby nieuprawnione do głosowania niestety, a które otrzymały, znalazły się jakieś studia na liście, otrzymały maszynki do głosowania, a ja dział prawny zarządu KRS. Pan dostanie to pismo, tak się proszę się nie denerwować. A ja się nie denerwuję, to pan się będzie denerwował. Teraz proszę dział prawnego zarządu pozwalał bycia delegatem i po prostu chłopczyk krajowy nie ma nic do gadania w sprawie delegatów. To jest moja decyzja. Pana ma, no. Nie wiem, czy pan nie ma uprawnień. On cały czas nagrywał takie. Tak, oczywiście, że nagrywam. Ja jestem organizatorem zjazdu i pan, pana tu ma nie być. Do widzenia. Nie, proszę pana. Mnie zaprosiło prezydium zjazdu, a nie pan. Pan jest tylko od przerzucania kartek. A ja mam o tutaj kwit, w którym mnie prezydium zjazdu jako delegata. Ale to już nieaktualne. Nie, proszę pana, nie jest delegatem. A kto mi ma prawo wygasić mandat? Mandat z mocy prawa nie. Został. Nie, proszę pana, z jakiego mocy prawa? Sam pan powiedział, że sąd to. No. Proszę do sądu iść. To nie ma czym dyskutować. Ale nikt nie ma prawa mnie pozbawić mandatu. Nie rozumie pan? Nie ma w ogóle. Proszę stąd wyjść. Nie, nie wyjdę. Koledzy. Są na sali, nie życzą sobie tego, żeby... A koledzy sobie mogą życzyć, czy nie życzyć? Żeby kolega nagrywał. O tu! Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny okręgowy zjazd delegatów. Koniec, kropka. A to, co sobie ktoś tam pisze, to mnie nie interesuje. Ja mam wyborców. Ludzie chcą? A nie, to nie słuchają ludzie. Czego mają nie słyszeć? No. Takie pisemko pan też dostał? Proszę? Takie pisemko pan dostał od niej? Nic nie dostałem. I ten człowiek, kierownik biura, zresztą nie mający żadnych kompetencji, mnie wykreślił.
Dodatkowo jeszcze jestem dziennikarzem robiącym reportaż z imprezy publicznej, właśnie zebrania publicznego. Się, inaczej, z uwagi na to, że koledzy z koła odpadam, a szybki do głosowania i mam radę. To śluki na to. My wybieramy z ale to naprawdę nie ma nasze wina, nie możemy do ten zjazd został tak unieważniony z przyczyn formalnych. Nie ma też woli na sali, żeby to było filmowane. A co sala ma do gadania? To jest, co sala nie ma woli, to przegłosujmy. Będzie raz głosowane. Tak. No. Co? Oni mają prawo odwołać mi mój mandat? Nie chcą, żeby... Przestań pan, kurde głupoty opowiadać, nie kompromituj się pan. Oni mogą chcieć albo nie chcą, biorą udział w publicznym. Nie ma woli nagrywać, żeby ktoś... Biorą udział w publicznym. To nie jest publiczne, to jest wewnętrzne. Nie. Sprawa Polskiego Związku Łowieckiego. Nie. Polski Związek Łowiecki od kilku miesięcy jest państwowy. I pod wpływem państwa. Zdaje się, że pan się coś pogubił. Koledzy na sali nie życzą sobie, że pan tego nagrywał. A to niech sobie nie życzą, ja ich nie nagrywam. Proszę odejść stąd. A mi się nie chce. To proszę tu sobie stać. A mi się nie chce, pan mi nie będzie dyrygował, co ja mam robić. Proszę nie siedzieć kim na sali. Pan jest? No wie, panowie, to nie ma sensu się liczyć. Kolega Błaszczu Jan. Kolega Bobowiec Ryszard. Kolega Bołucki, Bobrucki, przepraszam. Nie, kolega Brożek. Zbigniew. Jestem. Kolega Buczyński Adam. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Ma pan to zaproszenie? Tak. Mogę zaprosić? Już. Zaproszenie było w międzyczasie, kolega utracił uprawnienia. Ale to jest jedna żadnych rzecz. Uprawnień nie straciłem. Nie ma uprawnienia. Proszę pana, uprawnienia tracę dopiero wówczas, jak zostaną wybrani nowi delegaci. Nieprawda. Tak? Oczywiście. To pan się statutu nauczył, tu jest napisane. O, ja w poniedziałek rano wyślę. O, patrz pan, mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny okręgowy zjazd delegatów. Koniec, kropka. Kolega Gajur Stanisław. Zabiję kaprysy robię. Gajur. Co mu się nie podoba? Dobre pytanie. Dziękuję. Kolega Garza Michał. Kolega Zbiszka Tomasz. Kolega Gołębowski Stanisław. I mnie zapraszało prezydium, a nie ten pan. Kolega tam się jest prezydium zjazdu. Kolega Górski Marek. Jest. Kolega Gruszyński Ryszard. Jest. Kolega Guśniora Mirosław. Jest. Kolega Karytanowicz Robert. Jest. Kolega Chorecki Krzysztof. Jest. Kolega Kowolus Grzegorz. Jest. Kolega Janicki Marcin. Jest. Kolega Jani Józef. Kolega Jasin Jacek. Kolega Jończyk Mirosław. Jest. Kolega Juraś Andrzej. Jest. Kolega Kaczanowski Tomasz. Kolega Kaczyński Roman. Jestem. Kolega Kapica Janusz. Jestem. Kolega Komnacki Michał. Jestem. Kolega Kopecz Jerzy. Kolega Kopecz Piotr. Kolega Kostrzewa Wadena. Jest. Kolega Kołczegorz. Nie. Kolega Kosuła Maciej. Kolega... Wszystko w porządku? U mnie? Tak, nie, spokojnie. Kolega... To nie pierwsze, tak. Jest. Kolega Krysiński nie. Roman. 20 lat, kurwa. Kolega Krysiński. W tej robocie. Kazimierz Józef. Nie. Krzyszka, przepraszam. No. Kolega Kazimierz Tadeusz. Kolega Kurzyna. I tu dostałem porządek, obrad, wszystko. No, jestem delegatem. Rozumiem. Kolega Kuśmierz Stanisław. Ten mój mandat zgasa dopiero przy wyborze następnych delegatów. Nikt nie ma prawa tego cofnąć. Kolega Łukasik Wiesław. Kolega Maciej Paweł. Jest. Kolega Maciąg Kazimierz. Kolega Maciąg Kazimierz. Kolega Maciąg Kazimierz. Kolega Marcin Kostoma, jestem. Kolega Marlena Kostoma, 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 kolega Marlena Kostoma,
kolega Mazurkiewicz Maria. Kolega Michał. Dobrze, ja idę na salę w takim razie. Dobrze, kolega Mikołajczyk jeszcze. Pan ma zaproszenie wystawione przez przewodniczącego prezydium. Który może potwierdzić, bo jest przy stoliku. Jestem delegatem. Oprócz tego, że jestem dziennikarzem, to jestem jeszcze dziennikarzem. Jako delegat niezrzeszonych członków naszego Stowarzyszenia Podsolskiego, to jest w wyniku tego, że stał się członkiem macierzystym koła w Olsztynie, bodajże już pamiętam teraz, stracił uprawnienia. I to jest opinia biura prawnego Polskiego Związku Łowieckiego, która pozbawia go, która tłumaczy, dlaczego on stracił te uprawnienia. Także dla jasności. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny okręgowy zjazd delegatów. Tyle statut. Nikt nie ma prawa delegatowi cofnąć mandatu do czasu wyboru kolejnego delegata. Tak mówi nowy statut. Dlaczego? Bo mandat został anulowany, jest pismo, żeby... Ale kto anulował? Kto miał prawo anulować? Ale mnie to nie interesuje, czy ktoś miał prawo, czy nie. Mandat został anulowany, kolega nie dostał mandatu i nie dostał maszynki do głosowania. I jest kolega, no, nieuprawniony. Policja orzekła co innego, dziękuję. Kolega został wykreślony, tak? Przez biuro zarządu okręgowego. Także dziękujemy ślicznie.